Moi drodzy, ja nazywam się Bartosz Michałow, ja pochodzę ze Świnoujścia. Jestem tutaj dzisiaj, abyś usłyszał najprawdziwszą rzecz, jaką możesz usłyszeć w swoim życiu. Ewangelię o zbawieniu, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Bo nie ma w nikim innym zbawienia. Nie jest dane ludziom żadne inne imię, w którym mógłbyś być zbawiony. Mógłbyś być zbawiony, w którym mógłbyś mieć życie wieczne. Moi drodzy, tylko w imieniu Jezus, nie w imieniu Budda. Nie umarł za Ciebie Budda, nie umarł za Ciebie Hare Krishna, nie umarł za Ciebie Dalai Lama, nie umarł za Ciebie papież, nie umarła za Ciebie Maryja, ani żaden ksiądz. Tylko Jezus umarł za Ciebie. Ja Ci chcę powiedzieć taką rzecz. Ja to przyjąłem już do mojego życia i jestem dla Ciebie, abyś nie był zgubionym człowiekiem, kręcącym się po tym świecie, tylko byś mógł również to przyjąć. Jestem tu dzisiaj dla Ciebie, byś tą prawdę mógł przyjąć do swojego życia, bo tylko w tym jest życie wieczne. Ja jestem nieśmiertelny, rozumiesz? Ja jestem nieśmiertelny i Ty możesz mieć tak samo. Ja pokonałem śmierć i nie umrę na wieki, ponieważ mój Mesjasz, On stał z martwych i nieważne, co stanie się z moim ciałem, ja jestem nieśmiertelny i Ty możesz mieć tak samo. Możesz iść przez to życie i cieszyć się życiem, cieszyć się pełnią życia, cieszyć się obfitością życia. No, moi drodzy, Jezus nam ludziom przyniósł życie. On nam przyniósł takie życie, które lśni, takie życie, które jest najlepszym rodzajem życia. Możesz mieć takie życie tylko w Jezusie. Może Twoje życie wydaje Ci się dzisiaj szare, może się wydaje bez sensu, ale ja chcę Ci powiedzieć, że to się może zmienić przez Jezusa. Przez Jezusa to się może zmienić już dziś, jeśli tylko uwierzysz w słowo moje, jeśli tylko uwierzysz w to proste przesłanie Ewangelii. Jeśli jesteś chory, to zniknie choroba. Jeżeli masz problemy demoniczne, to one odejdą. Jeżeli nie wiesz, jak żyć, to Jezus, Duchu Święty, będziesz wiedział, jak żyć. W prawdach Boże będziesz wiedział, jak żyć. Dzisiaj to jest dla Ciebie. Jeżeli Twoje życie wydaje Ci się bez sensu i chcesz się powiesić na sznurku, to dzisiaj Jezus chce dać Ci sens życia, jeśli w Niego uwierzysz. Moi drodzy, ja kiedyś miałem depresję, ja kiedyś byłem załamany. Wiecie co, ja się chciałem powiesić na sznurku. Siedziałem w swoim pokoju ze sznurem na szyi. I wtedy weszła moja mama i wtedy w ogóle to zatrzymało się. I chciałem się zabić. Też miałem tak w życiu. I dzisiaj, jeśli chcesz się zabić, ja chcę Ci powiedzieć, że to lepiej oddać swoje życie Jezusowi. Jak chcesz skończyć swoje życie, to oddaj swoje życie Jezusowi, a będziesz miał prawdziwe życie. A będziesz miał prawdziwe życie, bo w Nim jest pełnia, bo w Nim jest zbawienie, bo w Nim jest pełnia radości, radość w życiu. Ja mam dzisiaj radość w życiu. Możesz dzisiaj mieć radość w życiu, pełnię życia. To jest dziś dla Ciebie. To jest dziś dla Ciebie, jeśli tylko chcesz. Jeśli chcesz, bo wiecie co? Ta Ewangelia jest dla ludzi, którzy chcą. To nie jest dla ludzi, którzy nie chcą. Jeżeli nie chcesz, to masz wolną wolę. A wolna wola ma to do siebie, że możesz wybrać, że olejesz Boga, że poniesiesz tego pełne konsekwencje. Ale masz wolną wolę. Ale możesz też wybrać dobrze. Możesz wybrać wieczność z dobrym Bogiem. Zbawienie od dobrego Boga. To imię Jezus. Ono jest dane nam ludziom. Ono jest dane ludzkości. Tylko przez nie można żyć blisko Boga, można być pojednanym z Bogiem, można być jedno z Bogiem, tylko przez imię Jezus. Ja to jestem tutaj dzisiaj dla Ciebie, byś to wiedział. Co? Na razie Twój wzrok na Jezusa. Jesteśmy głosem, który zaświadcza, że Jezus prawdziwie wstał z martwych, że Jezus prawdziwie wstał z martwych, abyś dzisiaj mógł być pojednany z Bogiem. Pojednany z Bogiem. To jest dla tych, którzy chcą. Moi drodzy, to jest dla tych, którzy chcą. Jeżeli tego chcecie, podchodźcie tutaj do nas. Podchodźcie do ludzi. Rozmawiajcie z ludźmi. Przyjdźcie, będziemy się o Was modlić. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, będziemy się o Ciebie modlić. Zobaczysz, że to działa. Że naturalne rzeczy istnieją. Podchodź do nas. Nie bój się. Nie bój się. Jesteśmy ludźmi. Takimi samymi jak Wy, a jednak innymi przez to, że jesteśmy dzisiaj pojednani z Bogiem. Jesteśmy ludźmi tutaj z Polski, ale jesteśmy też ludźmi z nieba, jesteśmy pojednani z Bogiem. Podchodźcie do nas, śmiało, a zobaczysz, jaki wspaniały jest ten Bóg. Możemy Wam pokazać tego Boga przez nasze życie z Nim. Możesz zobaczyć, jak żyć z Bogiem.